Dzień dobry wszystkim, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Broda, to jest prezentacja postaci z LEGO Ninjago w 360 stopniach. Możecie ruszać tutaj obrazem, mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba. No i pamiętajcie, że możecie ruszać dookoła obrazikiem. Jeżeli macie te nowsze telefony, tablety, to możecie kliknąć na obraz, przytrzymać paluszkiem i można obracać dookoła cały ten obrazik. Bardzo was chętnie do tego zachęcam. A dzisiaj chciałbym wam pokazać, wasza prośba, żebym pokazał Rey i Maję, ojca i mamę Kaja i Nii. Serdecznie zapraszam, bardzo serdecznie i oczywiście pamiętajcie, że w tym filmiku pozdrowię 5 osób, które napisały komentarz w poprzednim filmiku. No dobrze, to idziemy, patrzcie, mamy Maję na początek. Jest to ninja zapewne wody, z tego co pamiętam, tak, Maja? Tak, ninja wody, tak jak i Nia. Ma jakiś kijek, słuchajcie, kijek, który podobny jest do Sensei'a Wu. Patrzcie, jak walczy, cyk, 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 cyk. Ładne kombinacje. Nie ukrywam, że bardzo fajne. Chciałbym też podziękować za stworzenie filmiku od Emi Karai. Dziękuję bardzo serdecznie, fajny filmiczek. Dziękuję bardzo. No i może pozdrówmy pierwszą osobę, właśnie to będzie Emi Karai. Dzięki, dzięki. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, także pozdrawiam. Dobra, lecimy, słuchajcie. Dajcie znać, jak wam się podoba w ogóle taka koncepcja z filmami 360 stopni. Czy coś takiego wam się podoba? Takie obracanie, widzicie, co się tam dzieje? Z drugiej strony nie musicie tylko patrzeć na grę, ale możecie też patrzeć na inne rzeczy, prawda, związane, no może nie związane z grą, ale które tam, myślałem, że spadnę. Nie wiem, co się dzieje na dworze, na polu, w zależności jak tam mówicie. Wiadomo, w Małopolsce mówi się iść na pole, w Warszawie na przykład iść na dwór i tak dalej, prawda? Dobra, lecimy. Lecimy, może zmieńmy postać teraz. Na Reya, który jest tatą Kaja. W sumie te postacie dzierżą podobne bronie, chociaż Nia ma, może nie ma już kija, bo ma ten taki, taką dzidę jakby. Natomiast Rey tu ma dwa miecze. I słuchajcie, jak Kai, prawda? Kai ma tak samo, nie, cały tata, jak to się mówi, nie? Raz skaczymy. No i pięknie, przeszliśmy sobie dalej. Okej. No niedługo też przejdziemy grę na 100%. Mam nadzieję, że wam się to oczywiście spodoba. No bo co, no przechodzimy grę na 100%. No i kolejne pozdrowionki mam dla Dominika Malinowskiego. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, pozdrawiam osoby te, które zostawią łapkę i skomentują, napiszą komentarze. Patrzcie, ktoś tutaj rogalika wyrzucił. Nie wiem czemu. Prawda? Także pamiętajcie też, że możecie napisać w komentarzu, dać jakąś propozycję, jakie następne postacie mam pokazać. Właśnie to była wasza prośba, żeby pokazać Reya i Kaja. Chcę przejść i... Sam tego nie zbuduję. Dobra, sam tego nie zbuduję. Moro YouTube, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i kogo jeszcze, bo 5 osób pozdrawiam na odcinku. Słuchajcie, kocham LEGO. O, fajny kanał, fajna nazwa. Patrzcie, to mogę stopić. Ja w sumie nie będę tego robił. Pyk, pyk, pyk. Fajnie, fajnie, fajnie poszło. Leloid i Tomek Ratajczyk. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Słuchajcie, to było 5 pozdrowień, które są... Ja, w tej skrzyni nic nie ma. Przypomina mi się LEGO Worlds, prawda? W skrzyniach zawsze pieniądze były w LEGO Worlds. Fajnie wygląda ta postać. Naprawdę mega. Mistrzostwo świata. Taki wąsik ma Rey, nie? Weźmy jeszcze Maję na chwilę, tak dalej. No, a niebiesko typowy ninja wody, nie? Wiedzę, że jest piorunów, ale też w sumie. Dobra, moi drodzy, to była pokazówka. Ja was serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję za uwagę i do następnego.